Jirku, chcesz zisek jakiś, żeby się siąść? Nie, nie, ja... Co? Na grupę muszę wiedzieć. Na grupę, no. Michael, siadaj, jedz. Jedz, proszę cię. A czego? Sebastian, Kongo, siadaj, Darek, pójdź. Pan operator. Operator nie siada. Ale ty się są pociesz, a potem sobie do Bigosu to dołasz, wiesz? No. Zdający. 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 Ukulawego. Ukulawego? No. A jego zawarli. Nie? A. O. Jego saleja. Woło cię. Ja i daj. Idzie powód. No. Ciepnie, ja wkładam ci kiks. To jest pojemnik dobry na bimber. Przerobić węźnica na te rurki, nie? Tujemy Krysia potem do paczku, do tego wiesz, do asietków. Każdy co dostanie. Kasia też zapakuje się do środka Bigosu wszystkiego, wiesz? No, siecie. Siecie, dziocha, nic się nie martw. Wszystko będzie dobrze. Wiesz? Nic się nie martw, Kasia. Krysia, widzisz, też wszystkich lubi. Lubi cię przecież, wiesz? No, że tym Bogu musi się poprawić, wiesz? No. No. Nie daj się, Kasia. Jak coś, to uciekaj, przyjdź do Krysi i powiedzieć, a Krysia zaraz zadzwoni do mnie, albo coś, wiesz? No, Krysia, ty ma komórka, zadzwoni i ty, wiesz? No, ja by ci się coś groziło, ja by ci się krzywda stała. No, się pojedzie, wiesz? Się nic nie martw. No. Ty już jadła? Wóz. To mu się zaleczyć, bo ta woda będzie brała, wiesz? To Stachu przyjedzie, to dopiero będzie się wóz jedli? No. Auto rozwał, wróci, bo jedzie autem, to rozwał, wiesz? Ile to chciały te panie ta kawa? Przepraszam, ale to wina Atma. A gdzieś tam przejdzie. Proszę, smacznego. Przejdźcie się,
Dostaniesz na Dugalicie, nie bądź. W kosy dostanie wszystko, wiesz? I na chcesz jeść, to jedź do oporowu. No. A dzisiaj się zbora do niej z puszkami. No i tam widział, ja się słabo to już na bytom. Ale słabo. No ja wiem, że słabo. No to można puszki 3 złote. No za kilo, nie? A 50 puszek trzeba nazbierać albo więcej, nie? No. No. Wybiją, wybiją. Pieszka, wybijamy. Żeby wypasowała piosenka taką rapową. Kasza, oni są mi z dodą, naładujcie im. Zichuj ten, nie? Bigosu tego im naładujcie. To ludzie umierają. No ale widzisz, chłopcy już są mi, bo se po tym na rejony idą też. Ja też dam. Takie zaroci dają też, nic się nie martw. No. Zadowolona, nie załamuj się. Jak chiński dach. To jest Krysia, nasza podopieczna z samego początku, która już najbardziej najlepiej rukuje. Było napisane Krysia. No bo jest najbardziej kochaną osobą u nas. Także dla Krysi. No. Oni musieli rozmiary znać, wszystko wiedzą. No. Dziękujemy się. Także dla Krysi to proszę i... Widzicie, tam Stachu też. To jedno to dla Krysi też. Jedno... No to oni muszą panią bardzo lubić. Naprawdę. Panie prezydencie. Bardzo proszę. To proszę tam położyć. Dobrze. Dzięki. Paweł. Leja, Kasiu, chodź kochanie. Dostaniesz od pana na Kasi i to też jest to. Jeszcze raz dobry. Majkelku, chodź nasz też wychodzący na dobrą drogę. Teraz przynajmniej robota się podjął, teraz nie? No. Misiu. Ja bym jeszcze dla dubikatnego chłopa, który leży teraz w pierwszym stanie, żeby się za niego wzięła. A mam za nim dalej? Też mu to daj, ja mu jeszcze no. Przywozę mu ten do ogrzewania, wiesz? A mam to za nim dalej? Ja wam ci potem zawiozę. Weź sobie tam na razie schowaj, wiesz? Cześć, razem do twoich przyjaciół. Pozdrawiam. Hello, hello. Pozdrawiam też Kalego. Dziękuję. Bo tam jeszcze coś, Darek. Co? Bo tam jeszcze coś do Majkla, bo do kogo? Ja za spokojnie. No. Tu mam dla Stacha. Aha. Panie przyjaciół, musisz sobie doceniać, bo... No. Staszku, Sebastian, chodź tutaj, chodź. Sebastiana,
Przyjaciół taki to jak złoto. Doceń to. Mamy tu jeszcze pełno prezentów, ale te osoby nie, co nie przyszły. Jeszcze. Kochana! Chodź! Chodź, kochani. A resztę oddamy, zawieziemy do domku wszystkim tym. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ale ja się dorzucam do każdej. Nie odmawiaj mi tego, bo ja zawsze to robiłem, te rzeczy nie zrobię. I powiedz, panie, ile ja nie mam. Ale daj mi też mały udział. Ja nie chcę nic w zamian, tylko chciałbym się też zawsze. To inaczej, kup od nas jedną złotą. No. No. Posiadajcie, a to rozwieziemy. Ja spakuj to tam na razie. Pomóż trzeba. No. Daj wózki. Zguba przyszła. Cześć, Mirek, cześć. Dalo się, chodź, siedzi się polowisko na razie, wygnij się. Będziesz mieć się krótko, pięknie, pachnie. No, teraz nie zmarznie jest. A mi tak jest ciepło, tak to biach. No. A jeszcze sobie ubierz tą czapusię. Nie. Poczekaj. Takiego ci muszę odpają. No, to nie zmarzysz, Michael, gitara. Gadaj sobie, Michael, jak tam. Nie no, siedź. Siedź, bo już tak stoisz i stoisz, a ty jest już stary hop. Ja. Nie, stary. Nie stać dość. Ja się kobiet boję, bo się zapracowany. Wadzia mi poskoczyła. Jingle bells, jingle bells. Ale on odwodek to jemy złapcie. Smacznego. Gitara gro? Gitara gro. A mandolina wysiadła. Przynajmniej dostali, wiesz, nigdy nie będą mieli okazji, żeby prezydent im wręczał te nagrody, no. Nie? Ja bym się nie spodziewał, że nie? Przyjadą do mnie. No, to fajnie, uczciwe przynajmniej, nie? Uczciwe, tak. No. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Witam. Panie prezesie, czy jest tu kawa rozpuszczajka? Jest. Gdzie? Ale nie kapucino, tylko... Co ty jest tam do... A kluczyki? Idziemy hajcować do pieca. Kurde, troszek zmorz, musiał się iść kole wóz. Jedzie. Michael, a ty umiesz tak? Boko zdrowa! Stachu! Wesołych świąt! Wszystko jest fajnie poswijane, Darek, wiesz? Poświęcane do orzecha i do ciebie te namioci. Także nie musisz zrobić, synek, bo co ty dość narobisz. No, Haruwa przez ostatnie dni dosyć dużo. Cześć, Achim. Cześć, widzowie. No i co, koniec imprezy, Achim, nie? No, trzeba pozdrowić wszystkich, podziękować za wszystko. Kongo pomaga, znosi, imprezka była udana. Wojtka, wszystkich pozdrawiamy, Horsta. Oczywiście.
Impreza była udana. W przyszłym roku jedynie co chyba wprowadzimy, to zaczniemy troszkę później, bo z tego co zauważyliśmy, że najlepszy klimat jest tak wieczorem, jak te lampki wszystkie świecą, to ognisko i tak godzina 10 i mi się wydaje, że troszkę jest za wcześniej. Wszyscy bezdomni zadowoleni dostali odprawki, najedli się. No wyszło też parę sytuacji, kochani, o którym musimy też Was powiedzieć, bo odwiedził nas pan prezydent, za co panu prezydentowi bardzo dziękujemy. Posiedział z nami, wypił kawę, zjadł bigos, porozmawialiśmy i o sytuacji bezdomnych w Bytomiu, porozmawialiśmy o sytuacji naszych bezdomnych. Przepraszamy Was dzisiaj za Chimę, bo też wyglądamy, te zmęczenie odbija się na naszej gębie, odbija się na naszych twarzach. Drodzy widzowie, dziękujemy jeszcze raz ślicznie wszystkim osobom na YouTubie, które nas oglądały, które tą cegiełkę dołożyły, te wpłaty. Dzięki Wam mogliśmy to zrobić. Bardzo, bardzo dziękujemy. Lokalnie tutaj dziękujemy Wojtkowi za bigos, dziękujemy Mirkowi, prezesowi sekcji Amendy, też za wsparcie, które nam dał duże. Dziękujemy też dziewczynom, które tam też nam pomogły. Wszystkim, którzy byli zaangażowani, którzy przyszli, byli z nami. Wszystkim serdecznie dziękujemy. I Wam, widzowie, to od Was tak naprawdę. Ta Wigilia wyszła, te Wasze wsparcie, cegiełki, one doprowadziły do tego, że mogliśmy to dzisiaj zrobić i pokażemy Wam w dalszych odcinkach, co jeszcze dalej dzięki temu zrobimy. Widzowie, też Was przepraszam, bo dzisiaj rano zobaczyłem wiadomości, miałem od kilku widzów, wczoraj dostałem SMS-y, jak tu dojechać, Achim, wiesz, jakim pociągiem, ale ja miał taki natłok wiadomości, że mi gdzieś to poznikało wczoraj, a ja nie miałem czasu przy telefonie siedzieć. Przepraszam Was, widzowie, ja to dzisiaj rano dopiero odczytał, bo tam kilka osób chciało do nas przyjechać z YouTube'a, wiesz? Ale wiem, że... Przyjdą innym razem, nie? Innym razem, no. Przepraszam bardzo, ale... To nie musi być akurat Wigilia, to mogę być każdy jeden dzień, no. Facebook, YouTube, ja podaję swoje informacje ogólne, mam jeden telefon, ale jest taki natłok informacji, że gdzieś to Ci ucieka wszystko, wiesz jak, Achim? Wiesz jak? No przepraszam bardzo, no bo odpiszę, ale to dopiero dzisiaj na spokojnie, że sobie ten siadł przy kawie i zacząłem czytać te wiadomości i okazało się, że jest ich sporo, no ale wiesz jak to nie jest, no. Lezie Ci do tego wora. A, no musi wejść, jest. Te namioty i śpiwory to jest takie, wiesz, te pokrowce są zawsze trochę mniejsze niż to wszystko, tak się wydaje na początku, nie? A potem to wszystko włazi. To jest też namiot kupiony, też dzięki widzom, bo to Achim, żeśmy wtedy na ten... Zanieś to do auta, do Darka, a nie namiot jeszcze muszę zanieść. Czekaj. No tak już ładnie wszystko. Ty patrz, ale jaka ładna dzisiaj pogoda, jakbyśmy mieli jeden dzień później w Wigilionie. No. Achim, to byśmy mieli słoneczko na Wigilię. Jest dobrze. Ale było dobrze, no. Najważniejsze, że... Wszyscy zadowoleni byli, my zadowoleni, widzowie zadowoleni. Nie w ogóle, żeby życie się toczy dalej, no trzeba iść do przodu i nie załamywać się. Ach, no jasne, że tak. Wszystkich pozdrowiamy i tak dalej, i to będzie. Ale dzisiaj słoneczko nas ładnie, aż miło się ten. Pomóc Jachu, może Ci pomogę, co z jednej strony? O kurde, no. No bo to deszcz leciał troszkę wczoraj. Deszcz, wilgoć, no deszcz, ja pokopił i tak sporo nawet. Okej, goi bucie. No. Pomóż Ci go, bo... Mówi to zaś poniedziałek, zaś się pacharować dalej. I tak to jest, no. Nie ma co narzekać. Jest dobrze. Ja, bierzesz go sam. Bierzesz go na plecy i uciekamy. No. Uważaj. Aj, no. Fajnie, no.